Teraz najważniejszy w tym roku sprawdzian podhalańczyków. Na poligonie w Nowej Dębie dowództwo oceniało ich precyzję w wykonywaniu rozkazów i celność strzałów oddawanych m.in. z czołgów. W sumie w manewrach wzięło udział 1000 żołnierzy, a ćwiczeniom przyglądała się Karolina Ciesielska. Kryptonim Lampard to największe w tym roku ćwiczenia żołnierzy z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Żołnierze, ponad 1000 osób, szkolą się na poligonie w Nowej Dębie. To przede wszystkim sprawdzian dla stojących za mną czołgistów, ale także artylerii, która jest oddalona od nas o kilka kilometrów. Ale nie tylko, bo w tych ćwiczeniach biorą udział także saperzy i kompanie rozpoznawcze. Nie tylko z Polski, ale także z Czech. A dokładniej z 7. Brygady Zmechanizowanej Republiki Czeskiej, którzy po raz drugi biorą udział w ćwiczeniu podhalańczyków. Plutony rozpoznania czeskich i polskich żołnierzy miały za zadanie sprawdzić, gdzie znajdują się siły wroga, na bieżąco informować dowódcę o sytuacji w regionie, a potem przeprowadzić ostrzał. Bardzo dobrze się nam współpracuje, dlatego że wiecie, w świecie jest taka sytuacja, jaka jest, tak? I dla nas to jest ważne. Po kompanii rozpoznania do akcji wkroczyły najcięższe wojska 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, czyli pancerniacy. Zadania są typowe dla batalionu czołgów, czyli wychodzenie na rubież ogniową na zagrożonym kierunku, zwalczanie, ponieważ mieliśmy do dyspozycji swojej kompanię zmechanizowaną, czyli zwalczanie desantu taktycznego, ponadto wykonywanie lokalnych kontrataków. Bo to właśnie umiejętności żołnierzy z 1. Batalionu Czołgów z Żurawicy oraz 14. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej z Jarosławia znalazły się pod lupą dowódców. To jest moment sprawdzianu i weryfikacji, czy ten proces przygotowania, czy jest skuteczny i czy rzeczywiście ci żołnierze są gotowi do wykonania zadań. Do tego sprawdzianu żołnierze przygotowywali się przez cały rok, a na poligonie podhalańczycy pojawili się już na początku listopada. Wspomagało nas też lotnictwo, śmigłowce, które były wykorzystywane zarówno przez nasze wojska, jak i podgrywały przeciwnika. Wspomagały nas różnego rodzaju środki walki radioelektronicznej. Był z nami sprzęt, który nazywa się dokładnie przebiśnieg i utrudniał naszym żołnierzom kontaktowanie się drogą radiową, to znaczy zakłócał ich sygnały. Szkolenie ogniowe z udziałem czołgów zakończyło ćwiczenie Lampard. Ale to nie oznacza koniec szkoleń. Już w grudniu na poligonie w Nowej Dębie pojawią się żołnierze 1. Batalionu Strzelców.